Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj sprawdzimy sobie nowe eventy w praktyce, jak one faktycznie działają, jak one tutaj się prezentują. No pewnie sporo osób już z Was wie, ale myślę, że jednak warto kilka rzeczy dopowiedzieć, bo w moim poprzednim filmie tak naprawdę były dwa błędy, można powiedzieć, że jeden błąd, a jeden taki moje niedopatrzenie, powiedzmy. Błąd przede wszystkim przez to, co jest napisane na polskim forum niestety, dlatego że jak sobie tutaj wejdziemy w opis tych eventów, no to mamy, jak widzicie, kocioł w kuźni, możliwość znalezienia metalu i tajemniczych odłamków podczas zadań. Nie ma nic o tym, że są dwa razy większe, aniżeli tam wcześniej te pakiety, które były podczas starych skarbów lasu, no a niestety na polskim forum pisze, że dwa razy więcej ich dostaniemy. Także tutaj Was wprowadziłem w błąd, no ale mnie w sumie w błąd wprowadziło forum. Przeczytałem sobie jeszcze raz angielskie forum i tam właśnie nic o tym dwa razy nie ma, tutaj też nic nie ma, więc no taki delikatny błąd, ale okej, za chwilkę do tego wszystkiego przejdziemy. Na początek kilka ogłoszeń. Przede wszystkim zostawcie kciuka w górę, mam nadzieję, że odcinek się Wam będzie podobał, że poświęcicie teraz chwilkę, zostawicie tego kciuka, że znowu dobijemy tam powiedzmy około 300. Ostatnio Wam to bardzo dobrze idzie, jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, no bo filmy wiadomo, lepiej się pozycjonują, także możecie tego kciuka w górę zostawić. Już się nauczyłem, żeby o tym mówić na początku, ale jednak to działa, więc wybaczcie, kogo to tam irytuje. Druga sprawa, dzisiaj o 19 będzie live'ik na Twitchu, link macie tak samo w opisie, w przypiętym komentarzu. No i dzisiaj będziemy sobie działać, jeżeli chodzi o ten weekend epicki, będziemy tutaj sprawdzać, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te 15 rozmontować, będziemy sobie kupować te epiki, zdobywać kryształ, zobaczymy, jak to generalnie będzie wszystko działać, ile tego kryształu zdobędziemy za takie 15 rozmontowań i tak dalej, także dzisiaj 19.00, odpalę pewnie tam parę minut wcześniej, przed 19 na Twitchu zapraszam. Dobra, lecimy do tych eventów i teraz tak, no jeżeli chodzi o epik, to tak naprawdę nie ma co Wam pokazywać, dlatego że jak widzicie, epickie szaleństwo zakupowe, 5 razy większa szansa na epickie przedmioty w sklepach, pupil paladon do znalezienia w trakcie wydarzenia, więc jakby tutaj nic się nie zmienia. Też bardzo dużo osób no tak narzekało, można powiedzieć, że miałybyś te epiki za awkę i za 100 awki tam jeden epik, za jak zrobisz 300 to drugi. Natomiast tego nie ma, ale z tego co wiem, nie jest, będzie coś takiego, będzie coś podobnego. Leander pisał, że jeszcze wszystkie eventy nie są znane, więc jakby, żeby oczekiwać na dalsze informacje, no bo będą jeszcze takie eventy, które będą wiadomo dla tego free to play, dla tych graczy free to play bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o ten epicki weekend. No wiadomo, że one nie będą co tam 3-4 tygodnie, tylko będą raczej może też co 12 tygodni, tak jak mamy teraz to szaleństwo w kuźni. Ten kocioł w kuźni bardziej, może tam na przykład, nie wiem, co 6 tygodni czy coś takiego, no nie mam, co 8 bardziej, nie mam pojęcia, natomiast no zobaczymy, nie? Trzeba czekać, jeszcze dużo eventów jednak mimo wszystko nie jest znanych, także tu się nie martwcie. No i lecimy, kocioł w kuźni, czyli ten event, który nas najbardziej interesuje, możliwość znalezienia metalu i tajemniczych odłamków podczas zadań. No i to są te same pakiety, ja Wam tutaj specjalnie nie mam żadnej warty, żeby Wam może ewentualnie zaprezentować. No to jest generalnie to samo, co leciało podczas skarbów lasu. Tutaj myślę, że absolutnie każdy wie dokładnie, jak to działa i jak to wygląda. No ale mówię, specjalnie tutaj dla Was zostawiłem sobie, żeby nie było po prostu warty, żeby Wam to jednak na tym odcinku pokazać. Mam nadzieję, że mi chociaż jeden odłamek poleci. No ale dobra, no zaraz może do tego przejdziemy. I co? Jedna sprawa, którą tak naprawdę ja nie wziąłem totalnie pod uwagę, jeżeli chodzi o ten event, jak nagrywałem ten filmik, który bodajże pojawił się chyba w środę, to jest to, że jednak mimo wszystko ten event jest połączony z weekendem epickim. Ja tam Wam liczyłem, ile możemy mieć miejsca w skarbcu, żeby tam te epiki trzymać i tak dalej, no ale przecież po co trzymać te 45 epików, skoro jednocześnie mamy weekend epicki, więc możemy od razu kupić te 15 epików i od razu je rozmontować. To jest jakby, no w ogóle nie pomyślałem, w ogóle mi to gdzieś wyleciało z głowy, także tutaj mój błąd. No i oczywiście wiadomo, że no najwięksi grzybiarze będą tak robić, że będą kupować te epiki i od razu rozmontowywać, no i na pewno daje to bardzo dużo. Jeszcze więksi grzybiarze, tacy hardkorowi, można by powiedzieć, no to pewnie będą kupować same bronie i te bronie rozmontowywać i wtedy dostaną jeszcze więcej, jeżeli takich broni 45 rozmontują właśnie w te 3 dni. No ale wiadomo, no to już tam zależy od indywidualnych preferencji.
ja planuję po prostu epiki kupować, też z tego względu, że po prostu no ja jeszcze nie mam wymaksowanej aury, więc jakby lepiej, żeby te epiki pokupować i tak sobie codziennie tam jeden epik wrzucać. Natomiast dzisiaj na live popróbujemy sobie te 15, w sensie popróbujemy, rozmontujemy po prostu te 15 epików, zobaczymy ile to tam kryształów padnie i tak dalej, no nie? Dobra, no już tutaj, o dobra, jest jakiś kryształ w końcu, no i jak widzicie tajemnicze odłamki 100, czyli tyle samo ile było wcześniej. Te śmieci na razie tu pozostawiam, na live tam to wszystko ogarniemy. Chciałbym jeszcze wam metal pokazać, jeżeli by mi się go udało, powiedzmy, zdobyć. No ale nie mam pojęcia, znowu niestety kryształ, znaczy niestety, no kryształ jest o wiele bardziej pożądany przez nas, aniżeli właśnie ten metal. Natomiast tak jak mówię, no nie pamiętam ile tam tego metalu leciało przez skarby lasu, chyba 1000 albo coś takiego, teraz w tym momencie totalnie nie pamiętam. Natomiast wiem, że no po prostu leci tyle samo, więc jakby znowu kryształ, więc jakby tak to działa. Poczekajcie, tutaj, no może tą misję weźmiemy, znowu kryształ, no dużo tego kryształu, jak na złość akurat żadnego metalu. No ale dobra, no najwyżej tą mawkę przeklikamy, trudno. Tutaj też powiedzmy, że tą misję sobie weźmiemy. A tam chyba była 5-minutowa, to chyba zepsułem. No ale dobra, nieważne. No dajcie mi ten jeden odłamek chociaż tego metalu, żeby już to mieć z głowy i sobie polecieć dalej. No wiecie, ja chcę tak dopełnić ten film, nie? Na 100%, więc jakby jeżeli kogoś to nie ciekawi, to oczywiście sobie może przewinąć. Ale już tutaj, o dobra, jest metal. Okej, to już tutaj w sumie ustawię wartę. Później sobie tą mawkę dalej przeklikamy. Aha, metalu jest 2500, no to dokładnie tyle ile było wcześniej, więc jakby no sami widzicie, że działa to dokładnie tak samo jak wcześniej. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze ten event nam daje? 15 zamiast 5 punktów za rozmontowanie przedmiotu u kowala. No to tak jak mówiłem, no mamy te 15 slotów, czyli tutaj jak widzicie 15 na 15 rozmontowanie, normalnie tego jest 5. No i dla największych grzybiarzy daje to możliwość przez te 3 dni rozmontować 45 epików, co da nam bardzo, bardzo dużą ilość kryształu, no bo ten kryształ jest jednak najważniejszy. No i tak jak mówię, no jest to bardzo dobrze przemyślane, bo jest to połączone z weekendem epickim, więc automatu można te epiki nakupować, rozmontować i po prostu będzie to bardzo fajnie leciało. Z tego co wiem, na jakimś tam poziomie chyba 540 albo 550 55 tysięcy kryształów w jeden dzień. Poczekajcie, mogę to w sumie nawet odpalić w tym momencie, tylko czy ja dam radę? Chyba dam radę. Chwilka, moment. Dokładnie, 55 kryształów w jeden dzień, czyli w takie 15 rozmontowań. On tam chyba głównie bronię rozmontowywał z tego co wiem, no ale w każdym razie no 55 tysięcy kryształu jest to bardzo, bardzo dużo. Tylko no mówię, to tam na 500 około chyba 50 levelu. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Dwa razy więcej tajemniczych odłamków od hazardzisty. O, okej, to możemy w sumie sprawdzić. Zobaczymy, no mamy też znowu to dwa razy. Tak samo jak miało to miejsce na tych naszych klepsydrach nieszczęsnych. No ale okej, polecimy sobie. Za wszelką cenę będę tutaj próbował dostać. No tutaj to może ten sobie weźmiemy. Będę tutaj próbował dostać chociaż raz te tajemnicze odłamki, tajemnicze kryształy bardziej. No i zobaczymy jak to pójdzie. Sorry, ale w ogóle jest dość wcześnie, jeszcze mam chrypę. Poczekajcie, co my tu w ogóle potrzebujemy? Aha, kamienia, i tego kamienia wcale nie tak dużo do kolejnej kopalni. No ale tutaj z tego co widzę, akurat na, jak na złość w ogóle nam te, no powiedzmy, że to w ogóle nam te odłamki nie lecą, no spróbujemy teraz. No niestety nie poleciało. Dobra, no to wiecie co, może się na przykład tutaj przelogujemy. Niech będzie na ten moment. O dobra, mamy dwa. No i niestety znowu nie poleciało. Tu sobie może weźmiemy w sumie te klepsydry. No mamy kamień. No chcę wam po prostu pokazać, że to działa. Nie wiadomo, że działa, ale jakby wiecie o co chodzi. Tylko no tak jak mówię, tutaj akurat jak na złość w ogóle, no powiedzmy, że to w ogóle, dobra, może teraz. No niestety, może teraz. Znowu nie. No i tak podczas takiego eventu jednak opłaca się najbardziej te kryształy brać, mimo że tam może nie wygląda jakby się opłacało. No bo jednak sami wiecie, że teraz akurat goldzik, tutaj powiedzmy, że sobie weźmiemy ten kamień, no znowu się nie udało, dobra, no to może na następnym koncie sobie spróbuję. O, tu zobaczcie, 3 akurat nam kostki poleciały, no ale co, o i mamy 4 kostki kryształu, jak widzicie 2500, normalnie byśmy za to dostali 1250, więc no wszystko działa, nie, nawet nam pisze, że w tym dwa razy większa premia z okazji wydarzenia, dobra, także można powiedzieć, że to jest odhaczone. No i jeszcze, co my tutaj mamy, 2 razy więcej tajemniczych odłamków z koła fortuny, dokładnie, no i teraz sobie może spróbujemy
Exp, kamień znowu, doświadczenie, dusze, jedzonko, jakiś goldzik, expik, jabłuszko, no i mamy 296 odłamków kryształów, więc no chyba jest to razy dwa. Ja nawet nie mam pojęcia, bo ja to koło zawsze przeklikuję tak bardzo szybko, więc nie mam totalnie pojęcia, ile daje, jak nie ma eventu, no ale musimy wierzyć, nawet mamy napisane razy dwa, więc musimy wierzyć na słowo twórcom, mimo że nie zawsze jest to jakby właściwa droga. Bo wiadomo, że nieraz tam jakieś błędy się wkradają i tak dalej, no ale jednak musimy wierzyć, że faktycznie razy dwa to daje. No i tyle, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, jak oceniam ten event? Kiepsko, wydaje mi się, że dla graczy free to play praktycznie nic tutaj nie ma, no ewentualnie sobie tam rozmontują więcej itemków takich, wiecie, zwykłych, no ale generalnie lipa, wydaje mi się. I tak jak mówiłem, no tak jak tamten event poprzedni oceniam na 9 na 10, tak ten myślę, że nawet 3 albo 4 na 10, no dość słaby, nie? Dość słaby. To by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Tak jak mówię, dzisiaj o 19 na Twitchu live'ik. I chyba no w przyszłym tygodniu będę już chciał jakieś odcinki takie z lochów ponagrywać, bo już dawno tego nie było. No ale jednak tych lochów nie mam za wiele do robienia póki co na swoich kontach. Ale coś tam postaram się w przyszłym tygodniu zadziałać, jeżeli chodzi właśnie o lochy na tych wszystkich postaciach, także oczekujcie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie, wbijajcie dzisiaj o 19 na live'a i tyle, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!